Zapraszamy wszystkich tych, którzy z nami współpracują. Jako, że wychodzimy z założenia, że instytucja nie istnieje bez odbiorcy, instytucja kultury, biblioteka nie istnieje bez czytelnika, teatru nie ma bez widza i tak dalej, i tak dalej. Zatem jest taki moment, w którym chcemy po prostu zwyczajnie raz w roku podziękować tym, którzy są z nami. Są z nami w sposób szczególny, czyli zasłużyli się jakoś bardziej na tym polu. Chcemy podziękować mediom, bo mediom należy się zawsze podlizywać. To jest jakby jeden aspekt sprawy. Ale też chcemy podziękować sponsorom, chcemy podziękować włodarzom, chcemy podziękować wolontariuszom i tym, którzy na przykład wnieśli coś od siebie bardzo, bardzo innego, bardzo, bardzo specyficznego. Więc ta grupa jest różnorodna, na różnym poziomie angażująca się, ale wychodzimy z założenia, że my jesteśmy animatorami kultury. Tych definicji jest oczywiście bardzo dużo, jak same definicje kultury. Niemniej jednak my interpretujemy to tak, że animator to jest ktoś, kto tchnął życie w społeczeństwo. Zatem nie starczyłoby nam oddechu, żeby tchnąć to życie samodzielnie, dlatego szukamy sojuszników. Szukamy sojuszników zarówno w NGO-sach, jak i wśród sołectw, jak i wśród rodziców. Każdy, kto do nas przychodzi ze swoją ofertą, każdy, kto do nas przychodzi na naszą ofertę, czy jest odbiorcą biernym, czy jest zaangażowanym, jest nam bardzo bliski. A ci, którzy wnieśli coś bardzo, bardzo szczególnego, są tu dzisiaj i to my im dziękujemy. To jest ich święto, bo wespół udało nam się stworzyć instytucję kultury z prawdziwego zdarzenia. A z prawdziwego zdarzenia to jest taka, która tętni życiem, gdzie ludzie są, gdzie przychodzą, bo dzieją się rzeczy dla nich interesujące, bo korzystają z oferty edukacji kulturalnej, bo się przygotowują w ten sposób do życia. Czyli jeżeli znajdują przestrzeń dla siebie, to my mamy powód do dumy i zadowolenia. Oczywiście, że jest też moment, w którym zwyczajnie mogę powiedzieć, pochwalić się troszkę, że są też pracownicy tak mocno zaangażowani, tak wiele dający z siebie. I ten moment powiedzenia im zwyczajnie dziękuję też jest, ale on jest na końcu, ponieważ jak jeszcze raz podkreślam, wszyscy razem jesteśmy zespołem i wszyscy razem dążymy do tego, żeby ludzie tu przychodzili i korzystali z tego, co my przygotowujemy, jaką my mamy ofertę. I na tym polega Dzień Animatora Kultury. Wymyśliliśmy sobie przed dziesiątkiem, że takim szczególnym, charakterystycznym dla nas będzie kot. Dlaczego kot? Dlatego, że koty wędrują swoimi ścieżkami, są trochę takie nie do zaadoptowania, trochę dzikie, a trochę swojskie, lubimy jak mruczą, lubimy jak są na kolankach, a zarazem są dla nas inspiracją, mają trochę z dzikości, są zagadką i tak dalej, i tak dalej. Zatem to złożone zwierzątko nas tu zainspirowało. A korzystamy z zasobów rzeźbiarzy miejscowych, którzy właśnie nam te koty rzeźbią i dziękujemy wszystkim, którzy są z nami właśnie tą rzeźbą. Kultura jest też bardzo ważna dla pieszec, ponieważ my tej kultury na co dzień używamy do tego, żeby zmieniać tą rzeczywistość, która nas otacza, ale też używamy jej do tego, aby integrować nasze społeczeństwo, aby zachęcać mieszkańców do czynnego udziału w tworzeniu pieszec i w zmienianiu pieszec, w zmienianiu też wizerunku, ale też budowaniu przyszłości pieszec. A w tej naszej kulturze pieszyckiej, takiej może trochę mogę powiedzieć małomiasteczkowej, bardzo ważne jest to, że ona dzieje się nie dzięki bardzo dużym budżetom, których po prostu nie mamy, ani nie dzięki wielkim nazwiskom, które też odwiedzają nas raczej rzadko, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu. Z jednej strony ludzi, którzy w tej kulturze pracują, ale z drugiej strony naszych mieszkańców, którzy bardzo często pracą społeczną wspierają budowanie tej kultury i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni i to tak naprawdę najbardziej cenimy w tej naszej pieszyckiej kulturze, że ona to nasze społeczeństwo integruje i zaprasza do wspólnego tworzenia pieszyc, takich pieszyc, jakie chcielibyśmy je w przyszłości mieć.